To miejsce położone w samym sercu Kingston nazywa się Devon House. Wspaniała rezydencja utrzymana w wiktoriańskim stylu należała kiedyś do pierwszego jamajskiego czarnoskórego milionera. Kozina w curry. Tutaj właśnie mam mięso kozie, rozbierane w dość specyficzny sposób, cięte razem z kośćmi i kawałkami podrobów. Jamajczycy kozinę uwielbiają i to jest jedna chyba z niewielu cech, która łączy ich z Grekami. Pozostałe składniki to proszek curry. Hinduskie wpływy są dość wyraźne w jamajskiej kuchni. Żyje tutaj niewielka hinduska diaspora, ale curry jamajskie jest bardziej jeszcze niż hinduskie aromatyczne. Oprócz tego będę potrzebował ostrych papryczek z Scotch Bonnet, czosnku, ziemniaków i czegoś, co zaskakuje i łączy z kolei Jamajczyków z Polakami, mianowicie zielonej cebulki. Zacznę od marynaty do mięsa. Mięso marynuje się w curry. Proszę się nie przerażać ilością proszku, ale to curry nie jest pikantne, a przynajmniej nie jest bardzo pikantne. Oprócz tego bardzo dużo tejże zielonej cebulki, która się nazywa tutaj scallion. Oprócz tego czosnek, który już sobie tutaj drobno posiekam. Oprócz czosnku dodam jeszcze troszeczkę bardzo tej ostrej papryki Scotch Bonnet, nie całą na pewno, 3-4 paseczki, nieco soli i to wszystko powinno się marynować minimum pół godziny. Ostatni kawałeczek Scotch Bonnet i proszę pamiętać, żeby dłonie bardzo dokładnie po tym umyć. Teraz całość trzeba już tylko posolić, pamiętając o tym, żeby tej soli nie było zbyt dużo, bardzo dokładnie wymieszać i odstawić w chłodne miejsce, tak jak powiedziałem, minimum pół godziny, ale im dłużej, tym lepiej. Niech to wszystko dokładnie się tutaj rozłoży, curry niech obejmie swoim wonnym płaszczem kozinę i niech się dzieje. Następnym etapem jest dość żmudne zajęcie, mianowicie trzeba strząsnąć z mięsa większość zielonej cebulki. Ona zostaje tutaj w garnku, będzie potem dodawana. Natomiast co teraz musimy zrobić? To obsmażyć na oleju, na dość mocnym ogniu, zbrązowić mięso. Gdyby ta cebulka została tutaj, ona by się przypaliła. Jeśli nieco nam zostanie na mięsie, to nic. Teraz sprawdzę temperaturę oleju, wrzucając jeden kawałek mięsa do środka. Jeszcze chwilę, jeszcze 2-3 minuty. Proszę zobaczyć, tutaj zostało nieco curry, tyle tej cebulki, to kiedy mięso się obsmaży, zostanie uduszone, to wszystko powędruje do garnka. Ważna rzecz, to musi być smażone razem z tym curry. Curry zawsze wcześniej się przesmaża, curry dopiero przesmażone wydobywa swój właściwy, przyrodzony aromat. Ha! Akurat tego to naprawdę szkoda, że Państwo nie czują. To curry jest aromatyczne jak wszystkie francuskie perfumerie naraz. Mięso jest pięknie zbrązowione. Trzeba teraz podlać je szklanką wody mniej więcej i dusić, 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 aż będzie prawie całkowicie miękkie. Jeśli woda by wyparowała, oczywiście podlewamy znowu. Mamy teraz trochę czasu. Mam nadzieję, że wystarczy mi te półtorej godziny, żeby doszorować ręce. Teraz, proszę Państwa, to wszystko, co tak pieczołowicie zdrapywałem z mięsa, musi się w garnku znaleźć. Ta cebulka powinna się rozpaść, ona cały sos zagęści, nie trzeba tego będzie w ogóle zasmażać. W ogóle zasmażki są rzadko w kuchni jamajskiej używane, choć się zdarzają. I jeszcze ziemniaki, które znajdą się tutaj, ale wcześniej trzeba je pokroić w dość drobną kostkę. Curry goat, jak jest gotowe, wygląda właśnie tak. A ze mną jest bardzo ważna osoba. Drodzy Państwo, pani Norma Shirley tutaj dowodzi tą słynną restauracją. I zaraz pani Norma wyda surowy, ale sprawiedliwy osąd. Voilà. I think so. Meat looks tender. Looks good. Yeah, looks good. Pani mówi, że wygląda nieźle. Pani Norma się pytała, czy jemy kozinę w Polsce. Powiedziałem, że niestety niezbyt często. How it is? Not enough spicy? Enough? Good, it's tender. Tender. But for us, yeah. Just a little bit more spice to it. Norma powiedziała, że jeszcze odrobinę soli i trochę więcej pieprzu trzeba do tego dodać. Turystyka to jedna z najważniejszych gałęzi
gospodarki jamajskiej. Statystyki twierdzą, że przeszło 70% turystów przybywających na wyspę pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Mam nadzieję, że po tym, co dzisiaj Państwo zobaczyli, te proporcje nieco na niekorzyść Amerykanów, a z korzyścią dla Jamajczyków i dla nas wszystkich się zmienią. Dziękuję Państwu, kłaniam się nisko. Do widzenia.